waszym sprawdzianem. Byliście naprawdę świetnie przygotowani, to widać było w waszych oczach. Przywitaliście tutaj pana wójta z brawami, ale ja jak się spotykam z wami, to bardzo lubię, jak wy się witacie takim pięknym dzień dobry. I teraz powiedzcie dzień dobry. Dzień dobry! Super, ja tak to lubię, to się przypominają lata szkolne. Dzień dobry. Drogie kochane dzieci, szanowni państwo, tak jak tutaj pani Magda Grundman powiedziała już po raz trzeci, robimy taką akcję. Myślę, że ona jest dobra, bo jak pytam dzieci, to one to chwalą. Mówią, że bardzo fajne wycieczki, dużo się uczą. Bo tak jest nasz cel, żeby trochę trafić do tych najmłodszych z pewną wiedzą i o firmie, po co my jesteśmy, co robimy. Ale też nie ukrywam, że my sobie kształtujemy odbiorców. I dzieci się uczą, co można wrzucać do kanalizacji, a czego nie można, tak? Tak! Wiecie już, no właśnie, a to jest niezwykle ważne, bo dzięki temu my później mamy mniej awarii, mniej musimy ponosić kosztów, żeby naprawiać te pompy, które pompują ścieki i może wtedy woda i ścieki mogą być tańsze. Warto? Tak! Warto. No. I tak, uczycie się, ja pamiętacie na tych spotkaniach, mówię, warto uważać, bo tak? Że ci, co najwięcej sobie zapamiętają, to później mają szansę dostać się do finału. I dzisiaj tutaj był ten finał. Jesteście najlepsi z najlepszych. I on wyłoni super zwycięzców. Także będziemy dzisiaj nagradzać was wszystkich, bo każdemu się należą podziękowania za udział, za aktywność. No i wręczymy nagrody tym, którym się udało najlepiej. Także cieszę się bardzo, że się znowu spotykamy w pięknym miejscu, przy pięknej pogodzie i mamy dzisiaj taki finał tego pięknego przedsięwzięcia. Panie wójcie, jakby pan chciał coś do dzieci powiedzieć, ewentualnie pochwalić jej przedsiębiorstwo, to bardzo proszę. Chyba tak, aż nie na tym przedsięwzięciu.